17 sierpnia wspominamy świętego Jacka, prezbitera. Jacek urodził się w Kamieniu Śląskim, na krótko przed rokiem 1200. Był synem szlachetnego, możnego rodu Odrowążów, krewnym biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża i jego następcy Jana Prandota. Pierwsze nauki pobierał zapewne w Krakowie, w szkole katedralnej. Być może jego nauczycielem był błogosławiony Wincenty Kadłubek. Jacek mieszkał wtedy u swojego stryja, Iwona. Po ukończeniu szkoły katedralnej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Pełki lub wspomnianego błogosławionego Wincentego. W roku 1219 był już kanonikiem krakowskim. Jest rzeczą prawdopodobną, że Iwo wysłał przedtem Jacka na studia teologiczne i prawa kanonicznego do Paryża i Bolonii. Biskup Iwo dwukrotnie w roku 1215 i 1216 spotkał świętego Dominika Guzmana i wyraził życzenie, aby jego duchowi synowie przybyli również do Polski. Na tą prośbę zapewne otrzymał odpowiedź, aby przysłał z Polski kandydatów. Kiedy więc Iwo został biskupem krakowskim w roku 1218, udał się do Rzymu ze swoimi kanonikami, Jackiem i Czesławem. Ci dwaj bracia kapłani pozostali w Rzymie u boku świętego Dominika i tam też przywdziali habity dominikańskie. Bezpośrednią przyczyną decyzji wstąpienia do dominikanów przez Jacka i Czesława miały być niezwykłe wydarzenia, których obaj mężowie byli świadkami. W klasztorze świętej Sabiny w Rzymie ujrzeli pewnego dnia świętego Dominika w czasie mszy świętej, unoszącego się w ekstazie. Tego właśnie dnia święty Dominik wskrzesił Napoleona, siostrzeńca kardynała Stefana, co głośnym echem odbiło się w całym Rzymie. Jacek i Czesław odbyli jedynie półroczny okres próby, po którym złożyli śluby na ręce świętego Dominika. Jeszcze tego samego roku, 1219, jesienią Dominik wysłał obu Polaków do Bolonii. Szli pieszo o żebraczym chlebie, jak to było wówczas w zakonie w zwyczaju. W Bolonii znajdował się wówczas główny i największy klasztor zakonu kaznodziejskiego. Pozostali tam rok, dokształcając się duchowo i umysłowo w obserwacji zakonnej. W roku 1221 święty Dominik lub jego pierwszy następca, błogosławiony Jordan, wysłali grupę czterech braci do Polski. Prowincjałem ustanowił Pawła Węgra. Do Polski udali się więc pieszo Jacek, Czesław, Herman i Henryk Morawianin. Za nimi po pewnym czasie podążył Paweł Węgier. Jacek niósł ze sobą, jak to było w zwyczaju, odpis bulli papieskiej polecającej biskupom nowy zakon. Podróż Jacka z towarzyszami z Bolonii do Krakowa trwała kilka miesięcy. Po drodze zatrzymał się w miasteczku Fryzak na pograniczu Styrii i Koryntii u kanoników regularnych. Kilku członków tego zakonu wstąpiło do nowej rodziny zakonnej świętego Dominika. Po drodze także zatrzymali się w czeskiej Pradze. Biskup Pragi przyjął ich bardzo serdecznie i prosił, by tam zostali. Święty Dominik polecił Jackowi badać po drodze możliwości pozyskania nowych członków i zakładania nowych placówek. Jacek uczynił to najpierw we Fryzaku, a w kilka lat potem duchowi synowie świętego Dominika założą również klasztor w Pradze i we Wrocławiu. 1 listopada 1221 roku pierwszych synów świętego Dominika uroczyście przyjął biskup Iwo w Krakowie. Zamieszkali oni początkowo na Wawelu, na dworze biskupim. 25 marca 1222 roku było już gotowe jedno skrzydło klasztorne przy kościele świętej Trójcy. Tam też przenieśli się dominikanie. Jacek natychmiast zabrał się do rozbudowy klasztoru i kościoła. Poprzedni kościół był drewniany i zbyt mały. Całość klasztoru była gotowa w roku 1227. Biskup Iwo darzył wielką czcią świętego Dominika i sam zamierzał wstąpić do dominikanów krakowskich. Wystarał się nawet o zgodę papieża Honoriusza III. Jednakże na wieść o tym z Polski posypały się protesty i papież zezwolenie swoje wycofał. Iwo zmarł w czasie swojej podróży do Włoch w roku 1229, a wdzięczni dominikanie sprowadzili jego ciało do Polski i umieścili je w swoim kościele w Krakowie.
Biskup, fundator klasztoru krakowskiego, cieszył się tam wielką czcią. Jacek wyruszył w dalszą drogę, aby nawracać pogańskie ludy sąsiadujące z Polską. Jacek przybył na Pomorze, gdzie w Gdańsku i w okolicznych miastach rozwijał żywą działalność. Zakon rozwijał się w tym czasie bardzo prężnie. Mnożyła się liczba kandydatów i powstawały nowe fundacje. Już w roku 1226 powstała odrębna prowincja polska. Jej pierwszym przełożonym został Gerard. Na pierwszej kapitule prowincjalnej uchwalono wysłanie dominikanów do Pragi, Wrocławia, Kamienia Pomorskiego, Gdańska i Sandomierza. Do Pragi został wysłany błogosławiony Czesław, który jeszcze w tym samym roku założył tam klasztor. Jacek udał się na kapitułę generalną w roku 1228, co może świadczyć o jego wyjątkowej pozycji wśród polskich dominikanów. Kiedy w latach 1233-1236 odpowiedzialność za polską prowincję wziął na siebie błogosławiony Czesław, Jacek w tym czasie apostołował na Pomorzu i tam też zakładał kolejne klasztory. Święty Jacek głosił Ewangelię także na wschodzie. Zawędrował aż do Kijowa, gdzie założył klasztor swojego zakonu. W roku 1238 zawędrował święty Jacek do Halicza i także tutaj założył konwent dominikański. Po owocnej ewangelizacji na ziemiach krakowskich, na Pomorzu Gdańskim i na Rusi Kijowskiej przyszedł czas na Prusy. Systematyczną pracę nad nawróceniem Prusaków rozpoczęli już cystersi w roku 1206. Ich trud misyjny wydał piękne owoce. Z czasem jednak okazało się, że Prusacy są silniejsi i nastąpiła reakcja pogańska. Kiedy Konrad Mazowiecki sprowadził na te tereny zakon krzyżaków, także święty Dominik wraz ze swoimi współbraćmi współpracowali w dziele ewangelizacji tych terenów. Mimo tego, że zaborcza polityka krzyżaków prawdopodobnie zniechęciła Jacka do dalszego angażowania się w akcję misyjną w Prusach, to jednak dominikanie odegrali dość znaczącą rolę w ewangelizacji tych terenów. Na uwagę zasługuje fakt, że już w XIII wieku istniały w Prusach 4 biskupstwa, a 3 z nich były obsadzone przez zakonników dominikańskich. Stąd święty Jacek ruszył na wschód, do Królewca, Łotwy i Litwy. Jego pracy apostolskiej Bóg błogosławił licznymi nawróceniami. Dzieło świętego Jacka rozwijało się pięknie. Świadkowie przypisują świętemu Jackowi liczne cuda. Ojciec Stanisław, lektor konwentu krakowskiego, podaje, że Jacek zmarł w Krakowie w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia 1257 roku po długiej chorobie. Być może forsowane podróże misyjne, w ówczesnych warunkach bardzo prymitywne i męczące, zniszczyły jego organizm. W tym czasie liczba klasztorów dominikańskich dochodziła do 30. W Polsce, w Prusach i na Pomorzu było ich 12, w Czechach i na Morawach 8, a 10 klasztorów na Śląsku. Liczba zakonników była szacowana od 300 do 400. Jacek musiał swoim braciom zostawić wzór niezwykłej świętości i zakonnej obserwancji, skoro od samego początku jego grób był otaczany wielką czcią i otrzymywano przy nim niezwykłe łaski. W zapiskach konwentu krakowskiego z roku 1277 czytamy taki fragment. W klasztorze krakowskim leży brat Jacek, mocen wskrzeszać zmarłych. Rozpoczęto także starania o kanonizację. Świadczy o tym fakt prowadzenia Księgi Cudów. Księga ta, prowadzona przy grobie świętego Jacka w latach 1257-1290, przytacza ponad 35 niezwykłych wypadków. Papież Klemens VII w roku 1427 zezwolił na obchodzenie święta świętego Jacka w prowincji polskiej. Intensywne dalsze starania poparte przez królów polskich Stefana Batorego i Zygmunta III dały rezultat. 17 kwietnia roku pańskiego 1594 papież Klemens VIII zaliczył uroczyście Jacka w poczet świętych. Relikwie świętego Jacka spoczywają w osobnej kaplicy w kościele świętej Trójcy w Krakowie w okazałym grobowcu. Święty Jacek jest otaczany czcią nie tylko w Polsce, zwłaszcza w Krakowie i na Śląsku, ale również w całej Europie oraz w obu Amerykach i Azji. Jak głosi tradycja, Jacek od rowąż nie przyjmował żadnych godności zakonnych.
skupił się na ważnych celach zakonu dominikańskiego na terenie Polski. Jego życie było przepełnione czcią dla Matki Bożej. Legenda głosi, że kiedy w czasie najazdów tureckich na Kijów musiał opuścić miasto, zabrał ze sobą Najświętszy Sakrament, aby go uchronić przed profanacją. Wtedy z wielkiej kamiennej figury miała odezwać się Matka Boża. Jacku, zabierasz syna, a zostawiasz matkę? Jakże cię mogę zabrać, Matko Boża, kiedy twoja figura jest tak ciężka? Jednak na polecenie z nieba, kiedy uchwycił figurę, miała okazać się ona bardzo lekką. W kościele Dominikanów w Krakowie pokazuje się dużą statuę kamienną pod nazwą Matki Bożej Jackowej. W ikonografii święty Jacek przedstawiany jest w habicie dominikańskim, z monstrancją w jednej ręce i figurą Matki Bożej w drugiej. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, dzięki Twojej łasce święty Jacek przez wytrwałe głoszenie Ewangelii odnowił i umocnił wierze wiele narodów. Za jego wstawiennictwem pomnóż naszą wiarę, abyśmy byli zdolni pracować dla Twojej chwały i zbawienia ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.